Hej, witam was dzisiaj. Dzisiaj moje są urodziny. Akurat nie postanowiłem wam podziękować się wszystkim na Facebooku, Instagramie i wszystkim, którzy mi życzą dużo życzeń, bo akurat są moje dzisiaj urodziny i postanowiłem wam zrobić niespodziankę. Pamiętacie, jak 2 tygodnie temu zrobiłem film o serze ziołami, prawda? Ten ser ziołami jest bardzo dobry. Dzisiaj, jako postanowiłem, użyć go do sałatki na urodziny swoje, gdzie zaprosiłem gości. Ale chcę, żebyście go zobaczyli, jak ja go zrobię i możecie go sobie samemu też w domu zrobić. No to na razie popatrzcie, jakie mam produkty, jakie używam i zapraszam do oglądania. No, jesteśmy. Chciałem wam pokazać właśnie mój ser, który już zrobiłem. Ten, co myśmy robili. Tu mamy już jakby przygotowane z tymi ziołami. Tu już jest część pokrojona w kostkę. Do tego będziemy dodawać pomidorki koktajlowe już pokrojone. Część jeszcze raz pokroimy. Cebulę. I szczypiorek. I do tego jeszcze przyjdzie sałata rzymska. Można dużo sałaty rzymskiej. Ja powiem wam szczerze, dużo daję, znaczy wystarczająco. Ja nie chcę za dużo, żeby to było taka pulpinka. Tak naprawdę kroimy ser. Kostkę. O, tak mi się wyciągnie. Po prostu go kroimy w kosteczkę. To już gośmy go wcześniej przygotowali. O, chlust, pach. No i jest przygotowany. Wrzucamy sobie do miski. To oczywiście przygotowaliśmy wcześniej, ale zanim wrzucimy, musimy pokroić naszą sałatę żółtą. Rzymską. Sałata rzymska. I kroimy ją normalnie, tak jak poprzednio kroiliśmy do tuńczykowej na 4, taki na 3. Takie ząbki. O. Wrzucamy do naszej michy. Następna tak samo. Powiem szczerze, że praktycznie soli tutaj nie dodaję, dlatego że jest przygotowana sól praktycznie w tym. No, w serze będzie troszeczkę czuć soli, także uważam, że kroimy pomidorki koktajlowe, wrzucamy. Tak. Już były wcześniej przygotowane, przemyte. Część już pokroiłem i do tego wsypujemy pomidorki, cebula, do tego szczypiorek, a trochę będzie bogato, do tego nasza kochana sałata, teraz mam ci.
już było wcześniej przygotowane. Tak jak mówię, przygotowany był ser. Zobaczcie se sami. I też drugi ser. Można dodać dużo sera, mało, zależy jak to. Ja troszkę więcej chcę dodać, bo ja chcę zrobić troszeczkę taki. O. Oliwa z oliwek. Nie za dużo. Można dodać troszkę pieprzu, soli, jak to mówię, uważaj. No i mieszamy. A, pachnie. Nie tylko będzie sałatka dzisiaj. Będą jeszcze inne potrawy, ale następnym razem wam pokażę jeszcze jedną potrawę, którą właśnie i tak to właśnie wygląda mniej więcej. Będziecie mogli sobie samemu zrobić w domu. No i hej, no tak jak wreszcie widzieli tych parę produktów, dzisiaj będziecie mogli też zobaczyć pod filmem. Tam będziecie mogli zobaczyć te produkty, które ja dałem. Proporcja jest tak jak mówię, to wszystko w zależności jak kto z was woli, jakie produkty możecie dodać. Też zapraszam na mojej strony Góry Soje, Zwiedzanie Turystyka, Wiadomości Dolnośląskie i Dolnośląska Turystyka. Na tych trzech stronach też moich będzie właśnie ta sałatka dzisiaj, którą was chcę zaprosić, żebyście sobie zjedli. Co prawda to dla was też zrobiłem. Tak jak mówię, obiecałem wam, że zrobię potrawę z tym, właśnie z tym serem właśnie moim, którym pani jedna mnie prosiła, w ogóle większość ludzi też prosiła, żebym to pokazał. Następna część filmu, jaką będę chciał zrobić dla was, to za jakiś czas coś wymyślę, ale myślę, że może kulinarnego, a może jakąś jeszcze wycieczkę gdzieś w głąb Dolnego Śląska was zaproszę. Także dzięki wam, żeście byli ze mną. I też pamiętajcie, że subskrybuj mój kanał, zaskrybuj i pamiętajcie o dzwoneczku. To jest bardzo ważne, są dwie rzeczy. Oglądajcie mnie i będziecie widzieć wszystko. No, na razie. Trzymajcie się. Dzięki jeszcze raz za wszystkie życzenia od wszystkich. Od rodziny, od znajomych z Facebooka i którzy do mnie wysłali. Dzięki jeszcze raz wszyscy wielkie. Jesteście super. Mam nadzieję, że nas coraz będzie więcej i będziecie nas mnie oglądali. A ciekawostki parę rzeczy jeszcze pokażę. No, na razie. Trzymajcie się. Myślę, że za tydzień, jak nie, to za dwa tygodnie się zobaczymy. Trzymajcie się.